kochani, witamy was. Malana i Dana Skakana. Dzisiaj chciałybyśmy was zainspirować do zrobienia kolacji walentynkowej, składającej się z trzech dań. Z przystawki, dania głównego oraz deseru. Do tego potrzebujemy. Zaczynamy od przystawki. Zaczynamy od przystawki. Sałatę rzymską, łososia, serek almette, koperek, sok z cytryny oraz do dekoracji jakaś może być papryczka. Danie to przygotowujemy. Sałatę rzymską, liście umyte, obcinamy troszeczkę głąba z liści. Serek almette, najlepiej chrzanowy lub śmietankowy. Jeżeli będzie śmietankowy, to trzeba dodać do niego odrobinę chrzanu. Łososia kroimy w drobną kosteczkę, dodajemy do serka almette. Tym nadzieniem, składającym się właśnie z serka i łososia, nadziewamy naszą sałatę rzymską. Tu już mamy wymieszany farsz. Nadziewamy, może tutaj weźmiemy. Nadziewamy liście, posypujemy, najpierw jeszcze może pokropimy sokiem z cytryny, żeby nam nie ściemniało. I posypujemy koperkiem. Do każdej łódeczki możemy włożyć ozdobne serduszko z papryki. I tak wygląda nasza przystawka. Naszym daniem głównym będzie zapiekanka makaronowa z brokułem i kurczakiem. Do tego potrzebujemy makaron, przyprawy do przyprawienia kurczaka takie jak oregano, rozmaryn, tymianek, pieprz, papryka ostra, ząbek czosnku, sól oraz oliwę z oliwek. Oczywiście pierś, mozzarellę i brokuły. Do tej zapiekanki będziemy też musieli przygotować sos. Do sosu potrzebne nam będą takie składniki. 600 ml mleka, 75 g mąki pszennej, 75 g masła, 1 łyżka cukru, sok z połowy cytryny, 1 kostka drobiowa i 4 żółtka. I teraz do garnka wlewamy mleko, 4 żółtka, masło, mąkę i cukier i kostkę drobiową. Wszystkie składniki wkładamy do garnka i wstawiamy na palnik. Energicznie to wszystko mieszając, kiedy sos zacznie gęstnieć, dodajemy do niego sok z połowy cytryny i odrobinę szczyptę gałki muszkatułowej. To wszystko jeszcze przez chwilę mieszamy i tutaj mamy już właśnie przygotowany, tak wygląda sos. Jest dość gęsty. Teraz bierzemy naczynie żaroodporne, które mamy już tutaj przygotowane, posmarowane jest masłem. Na spód naczynia wykładamy pierś z kurczaka, która już jest doprawiona i podsmażona. Zostawmy. Na mięsko wykładamy makaron ugotowany według przepisu na opakowaniu. I teraz na to wykładamy połowę tego sosu. To wszystko musimy wymieszać. Ale to będzie pyszne.
Wszystkie składniki muszą się połączyć. Zapach jest wspaniały. Teraz na wymieszany makaron z kurczakiem układamy zblanszowanego brokuła. I teraz na tego brokuła wylewamy resztę sosu. Na ten wylany sos posypiemy mozzarellą startą, tak około 150 gram właśnie tej mozzarelli. I naszą zapiekankę wstawiamy do nagrzanego piekarnika na 180 stopni. Myślę, że 20 minut powinno wystarczyć. I na zakończenie to, co tygryski lubią najbardziej, czyli deser. U nas będzie to malinowa chmurka. Składający się z ciasteczek Oreo, malin i galaretki najlepiej czerwonej, serka mascarpone, śmietany 36, do osłodzenia cukrem waniliowym i łyżeczką cukru pudru oraz do dekoracji bezy i płatki migdałowe. Nasz deser zaczynamy przygotowywać od rozpuszczenia galaretki. Galaretkę rozpuszczamy w 300 ml wody. Kiedy galaretka zacznie już troszeczkę tężeć, możemy do niej dodać maliny. Teraz z reguły są mrożone, więc bardzo dobrze też mogą być mrożone, bo ta galaretka jeszcze szybciej właśnie nam się zsiądzie. I zaczynamy przygotowywać nasz deser. Do naczynia, czyli do jakiejś fajnej szklanki, wsypujemy na dno rozkruszone ciasteczka Oreo. Na ciasteczka wykładamy już zsiadłą galaretkę z malinami. Nie żałujemy sobie, to musi być taki bogaty deser. Na maliny i galaretkę dodajemy bitą śmietanę wymieszaną właśnie z serkiem mascarpone, z cukrem pudrem i z cukrem waniliowym. Na bitą śmietanę rozkruszamy bezy, posypujemy nasz deser bezami. I na wierzch podpieczone płatki migdałów do dekoracji. Ale możemy też udekorować rozkruszonymi ciasteczkami Oreo. I tak wyglądają nasze desery. Malana, a twój tygrysek lubi taki deser? Najbardziej. Kochani, z przyjemnością chcemy was poinformować, że dzisiejsze dania przygotowane przez Malanę i dane skakane trafiają do naszej wspaniałej Ani Bohdan, mieszkanki Gościna, która wspólnie z Mieszkiem przygotowała na Dzień Babci ciasteczkowy bukiecik i wstawiła zdjęcie pod naszym ostatnim filmikiem. Za to bardzo dziękujemy. Dlatego zachęcamy was do wstawiania waszych zdjęć z potrawami walentynkowymi. I życzymy smacznego! Dziękujemy!